Czy Wojsko Polskie, dowodzone przez obecną kadrę starszych oficerów i generałów, wyposażone w Abramsy, F-35, drony i inne cuda, będzie w stanie skutecznie bronić kraju? Będzie w stanie skutecznie bronić kraju, tylko to jest kwestia tego, kto nas, jakimi siłami będzie dysponował przeciwnik. Bo jeżeli siły będą podobne albo niewiele większe, no to jesteśmy w stanie się obronić. Twoim zdaniem ten system dowodzenia, tej całej mobilizacji, tego co ty doświadczyłeś w wojsku, faktycznie zadziała w momencie takiej ciężkiej próby? Zadziała, pewnie, że zadziała. I może będą jakieś braki, ale to jakoś jest szkolone, to jakoś musi działać.